Bardzo bym chciał, żeby do takiego przełomu doszło. Podjąłem się zorganizowania tego spotkania poproszony przez władze klubu sportowego Resovia. Osobiście intuicyjnie czuję olbrzymią potrzebę budowy właśnie takiego centrum tutaj w Rzeszowie, które służyłoby nie tylko Podkarpaciu, ale ono by de facto służyło lekkoatletom z całej Polski. Ze szczególnym uwzględnieniem właśnie dzieci i młodzieży, bo to też ten aspekt jest bardzo istotny. I kiedy rozmawialiśmy z panem marszałkiem, z panem ministrem, wszyscy wiemy, że no, niewiele brakuje, żeby tą inwestycję ogłosić, czy już tak naprawdę sfinalizować w tym takim, na tym poziomie umowy, czy konkretnych decyzji. Dlatego liczę, że to dzisiejsze spotkanie to będzie taki moment, gdzie wszyscy sobie w takim formacie właśnie spotkania zamkniętego, ale z najważniejszymi inwestorami w to centrum, no bo jest pan marszałek, który przeznacza środki, jest pan minister, który przeznacza środki, no będzie pan prezydent Ferenc, który również jest potencjalnym inwestorem w to centrum, będą władze Resovii, że wszyscy, jeżeli spojrzymy na to z perspektywy takiej właśnie strategicznej potrzeby budowy tego centrum tutaj w Rzeszowie, no dojdziemy do takiego wniosku, że to jest ten moment, żeby to wreszcie zacząć robić. Proszę nie zapominać o jednej bardzo ważnej rzeczy, że my jako Resort nie jesteśmy inwestorem, tylko dofinansowujemy. Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie i musi spełnić określone warunki. Pozwolenie na budowę musi być pod kątem formalno-prawnym zgodny. I faktycznie taka propozycja z naszej strony padła, żeby te środki, które były przeznaczone na halę, na Podpromiu, móc przeznaczyć na podkarpackie centrum lekkoatletyczne. I tutaj nie widzieliśmy żadnych przeciwwskazań, zresztą taka propozycja padła w liście, który przesłaliśmy do władz miasta. No i tak naprawdę piłka była po stronie samorządu, bo to samorząd jest inwestorem, to samorząd decyduje, jakiego rodzaju inwestycje mają powstawać. My oceniamy te inwestycje pod kątem formalno-prawnym, pod kątem zgodności ze strategią rozwoju sportu i tak naprawdę nie ma tutaj żadnej z naszej strony blokady w tym zakresie i oczywiście ja bardzo chętnie się spotkam, stąd dzisiaj ta moja obecność na prośbę też pana posła i no zobaczymy tak naprawdę jak to spotkanie będzie przebiegało.